Witam serdecznie na webinarze programu Rememory Multimedialne Historie Lokalne. Czy mnie widać, czy mnie słychać? Byłbym wdzięczny za jakieś pierwsze wiadomości na czacie. Jest, widać, słychać. Widzę, że już Państwo jesteście i uczestniczycie. Witam bardzo serdecznie. Ja się nazywam Jan Bliźniak, jestem koordynatorem programu Rememory, który dociera do swojego finału. Program trwa już prawie rok. Miał trwać znacznie krócej, ale pandemia sprawiła, że kończymy go nie w czerwcu tego roku, ale właśnie aż w grudniu. Program Rememory Multimedialne Historie Lokalne jest finansowany ze środków Fundacji EVZ z programu Digital Memory. To jest program, który dofinansowuje projekty związane z przechowywaniem pamięci, z projektami, które w cyfrowy sposób tę pamięć starają się upowszechniać, starają się w ciekawy, atrakcyjny sposób ją przekazywać współczesnym odbiorcom. Dzisiaj naszą bohaterką prowadzącą jest pani Anna Dzikowska z Gazety Wyborczej, która prowadziła dla naszych uczestników warsztaty reporterskie dla grup uczniowskich, które brały udział w projekcie, ale zanim oddam głos, chciałbym jeszcze chwilę o samym projekcie Rememory i o tym, co tam robiliśmy i o efektach pracy opowiedzieć. Postaram się teraz zrobić dzielenie ekranu i powinno się to udać. Dobrze. Czy widać taki bardzo długi korytarz udostępniających się ekranów? Czy widzą Państwo mnie, czy widzą Państwo udostępniony ekran? Korytarz. Widać korytarz, czyli wszystko się udało. Najpierw dwa słowa jeszcze o programie Rememory. W programie Rememory grupy uczniowskie przygotowywały reportaż o swoich lokalnych historiach z lat 1918-1948. Jeżeli będą Państwo zainteresowani, to zapraszam na stronę programu, to jest podstrona Szkoły Tolerancji. I tutaj jest opis tego, co się dokładnie w programie działo, jako inspiracja, bo tego typu projekty można przecież realizować samodzielnie w szkole i zapraszać uczniów i uczennice do tworzenia właśnie reportaży na tematy współczesne, na tematy historyczne. Tutaj kluczowy był moment historii, lata 1918-1948 i specjalna kąt patrzenia, pewna tematyka szczególnie istotna, czyli mechanizmy społeczne związane z dyskryminacją, wykluczeniem, nastrojami nacjonalistycznymi, rozwojem nazizmu, antysemityzmem i tak dalej, czyli pokazanie tych zjawisk z przeszłości, zastanowienie się nad nimi i wyciągnięcie wniosków na teraźniejszość. Grupy uczniowskie były w różnym wieku, pracowały i grupy ze szkół podstawowych i z liceów, czy szkół ponadpodstawowych, liceów, techników, szkół zawodowych, więc młodzież była od 13 roku życia aż po właściwie po dorosłych uczniów i uczennice. Zadaniem było stworzenie reportażu multimedialnego w programie ReadyMag. To jest taka platforma. Tutaj mam nadzieję, że ją widać. Rzucę jeszcze na Państwa okno, żeby zobaczyć, co się pokazuje. ReadyMag to jest platforma, która umożliwia stworzenie materiału multimedialnego z taką dość dużą swobodą. To znaczy można wybrać, jak ten nasz materiał ma wyglądać w dość prosty sposób. Jest to prostsze niż budowanie strony internetowej. Nie trzeba mieć szablonu, tak jak w blogach, tylko można sobie samodzielnie zaprojektować
to, jak ma dany reportaż wyglądać. Tutaj nasi użytkownicy korzystali z wersji bezpłatnej, która oczywiście jest ograniczona zawartością, to znaczy można zrobić tylko 10 slajdów w tym programie, ale na potrzeby takiego szkolnego projektu to w pełni wystarczy. Jeżeli są Państwo ciekawi efektów, to zapraszam na Padlet Rememory. Tutaj mam nadzieję, że się pojawi link. Tutaj nasi uczestnicy programu opublikowali wszystkie swoje reportaże, którzy opublikowali swoje reportaże, zamieścili je w tych punktach, stąd wiemy też, skąd są dane grupy, trzeba kliknąć na taki punkt i wybrać dany materiał i można go obejrzeć. One są wszystkie publicznie dostępne, bo taki był też cel projektu, żeby powstał reportaż, który każdy może obejrzeć, tak jak artykuł na portalu internetowym, właśnie na blogu. Więc tutaj klikając na te pineski, te wskaźniki z miejscem, można zobaczyć efekty pracy grup projektowych. Kilka z nich pokażę, żeby możliwości platformy Państwu uzmysłowić i też pokazać, jakie tutaj ciekawe rzeczy można na niej robić. Tak jak wspominałem, ReadyMac nie wymaga, nie ma szablonu, to znaczy można bardzo swobodnie operować tym, co się na nim pojawia. Natomiast my udostępniliśmy szablon, przygotowaliśmy specjalnie na potrzeby programu szablon, żeby ułatwić pracę grupom, żeby były w miarę jednolite te reportaże. I mamy na przykład taki w szablonie zrobiony reportaż przez Liceum w Sosnowcu. Te licealne reportaże są zwykle graficznie bardziej efektowne. I to jest taki wzorcowy pod względem tego, co się w nim pojawia, więc są zdjęcia, które w formacie pokazu slajdów, dzięki czemu jest taki element animacji, są fotografie i on jest dość rozbudowany. Też możemy przejść przez kilka zdjęć, więc można zamieścić jedno zdjęcie, można zamieszczać serię zdjęć i można również zamieszczać materiały wideo. One są zaciągane z YouTube'a albo z Vimeo i można je również dołączyć do takiego reportażu. Ciekawy pomysł, jeśli chodzi o materiały wideo, bo materiały wideo oczywiście wzbogacają reportaż multimedialny, ale grupa z Piastowa, która stworzyła reportaż o Fryderyku Müllerze, przemysłowcu ze swojej miejscowości, stworzyła film, który ilustruje reportaż poprzez zdjęcia, poprzez zdjęcia, materiały wizualne, natomiast w tle uczniowie czytają reportaż, czyli właściwie powstał czytany, czyli taki rodzaj audiobooka, słuchowiska, więc to też jest dobry pomysł, zwłaszcza jeżeli mamy uczniów z niepełnosprawnościami wzroku, no to taki materiał, który można posłuchać, też jest ciekawym dodatkiem do reportażu. Tutaj jeszcze trzeci taki reportaż, właśnie stworzony w szablonie. Jak widzą Państwo, one są dość podobne, natomiast też każda grupa w pewien sposób zindywidualizowała to, jak z niego korzysta. Część grup, i nie mówię tego z wyrzutem, ale z zainteresowaniem, że im się chciało, postanowili stworzyć własne oprawy wizualne reportaży. Niektóre są bardzo efektowne, jak ta żydowska historia starego Fordonu,
w takim i mocnej kolorystyce, ten czarny tak się wybija i powstał w bardzo taki czytelny sposób, tekst się pojawił, nie ma przechodzących slajdów, jest jeden za drugim, jedna za drugim tekst, zdjęcie i materiały wideo w takiej czytelnej formie. Też mamy tutaj z tych indywidualne podejście. Tutaj chciałem się zatrzymać w związku z materiałem dźwiękowym, czyli można poza filmami wideo tutaj na tej platformie skorzystać, również zamieścić dźwięki, zamieścić nagrania i tutaj grupa zdecydowała się zamieścić właśnie nagrania, same nagrania, nie tylko materiały wideo. I ostatni, taki wydaje mi się najbardziej klarowny, taki czytelny i myślę, że w miarę prosty do samodzielnego stworzenia szablon, bo na takiej podstawie jak pokaz slajdów, dzięki czemu można tym on jest i estetyczny, i taki łatwiejszy do zrobienia, i taki bardzo czytelny, więc tutaj można dopasować rzeczywiście i do możliwości informatycznych uczniów, też takiej znajomości obróbki graficznej, takiego wyczucia estetycznego. Wiadomo, że uczniowie i uczennice różne mają zainteresowanie, też w różny sposób takie materiały mogą tworzyć. Na różnym poziomie zaawansowania w klasach zdarzają się już osoby, które przecież tworzą własne strony internetowe, zwłaszcza w szkołach ponadpodstawowych i dla nich oczywiście stworzenie coś takiego jest bardzo szybkie i proste. Natomiast jeżeli mamy uczniów i uczennice, którzy w mniejszym stopniu są takimi zagadnieniami zainteresowani, ich kompetencje cyfrowe jeszcze wymagają pracy i rozwijania, no to można spróbować właśnie od prostszych elementów i zachęcać też do eksperymentowania z tą platformą. Na koniec jeszcze taki materiał, który nie jest reportażem, ale jest kalendarium, więc na Redimagu można też tworzyć różnego rodzaju materiały, może też dla Państwa jako nauczycieli to może być inspiracja do tworzenia różnych materiałów dydaktycznych, edukacyjnych. Takie kalendarium też tutaj można zrobić. Na koniec są także dodane materiały wideo, mniejsze, więc ładnie się tutaj komponują. Jedna grupa zaskoczyła nas zupełnie, bo w ogóle nie skorzystała z platformy Redimag. Dlatego pokazuję to jako ciekawostkę, czyli coś, co na pewno można wykorzystać. Ja sam z tej platformy nigdy nie korzystałem, nie używałem jej, natomiast najwyraźniej tutaj pierwsze społeczne liceum ogólnokształcące w Warszawie znało tę platformę storyjumper.com i stworzyło swój materiał właśnie w formie książki, bardzo efektywnie. Widzą Państwo na pierwszej stronie, uczniowie i uczennice tutaj siedzą na naszych warsztatach dziennikarskich, które musieliśmy urządzić online, więc wszyscy jeszcze w szkołach, bo to było zanim szkoły na powrót zamknięto, na początku roku szkolnego i tutaj w klasach uczestniczyli w warsztacie. Dalej są już materiały tekstowe, uczniów i uczennice właśnie w formie książki. Być może to też będzie dla Państwa jakaś inspiracja do wykorzystania, narzędzie, które również można wykorzystać, użyć w projekcie, wymyślić projekt, który bazuje właśnie na czymś. I na koniec. Tak, tutaj widzę, że pojawił się komentarz.
Rzeczywiście ta wersja bezpłatna jest ograniczona w Redimagu. Natomiast takie podstawowe rzeczy, jak właśnie zdjęcia, filmy, materiały dźwiękowe można wrzucać, tylko też ten materiał nie może być za długi, bo tutaj jest ograniczenie w przestrzeni. Na koniec jeszcze chciałbym zaprosić Państwa do korzystania z różnych materiałów pomocniczych, które do programu Rememory powstały. Je można po prostu wykorzystywać w czasie lekcji. Są to scenariusze lekcji, głównie związane właśnie z okresem 1918-1948, czyli można je wykorzystać na lekcjach historii, jest antysemityzm II Rzeczpospolitej, są narodziny nazizmu, ale są też powojenne emigracje, które też jedni z naszych grup uczniowskich też robiła reportaż na tematy migracyjne. Dużym powodzeniem cieszą się karty do analizy mechanizmów psychospołecznych. To są karty takimi charakterystycznymi różnymi gatunkami ptaków, które obrazują różne mechanizmy, jak dyskryminacja, etnocentryzm, które pozwalają zobrazować to, co się odbywa w społeczeństwie w różnych sytuacjach, i one mogą służyć do analizy współcześnie tego, co się dzieje, ale także zjawisk historycznych. Jest do tego scenariusz lekcji na temat getta ławkowego i właśnie w nim wykorzystane są te karty do analizy. One są w PDF-ie, można je pobrać, wydrukować i używać. Można też teraz w edukacji zdalnej po prostu przesłać uczniom, uczennicom korzystać. Medialny smartfon to dotyczy krytycznego myślenia i tego, jak odbierać informacje, które są przekazywane w mediach. Więc jeżeli mają Państwo na WOS-ie czy na godzinie wychowawczej tematy związane właśnie z tym, jak czytać informacje, jak czym jest fake news i tak dalej, to medialny smartfon też może się przydać. I dodatkowo są takie poradniki dydaktyczne tego, jak o trudnych lokalnych historiach rozmawiać, jak je odkrywać, ale też mamy poradnik Jarosława Kopcia, taki reporterski, jak napisać dobrą historię, jak napisać reportaż, który będzie interesujący dla czytelników. Maja Dobiasz-Kryciak z Fundacji CEO przygotowała takie inspiracje na twórcze działanie, czyli co można zrobić w swojej lokalnej, w swojej przestrzeni lokalnej, takie mikrodziałanie aktywizujące uczniów i społeczność lokalną, to oczywiście raczej już na czasy po pandemii, kiedy będzie można swobodnie do tej swojej lokalnej rzeczywistości się poruszać. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo za uwagę w tej pierwszej części i już oddaję głos pani Joannie, która opowie o tym, o współczesnych formach reportażu, jak mogą być inspiracją. Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że mnie też dobrze słychać i widać. Chciałabym zacząć od prośby o wypełnienie krótkiej ankiety po to, żebym wiedziała. O, super, właśnie, dziękuję ślicznie, żebym wiedziała po prostu, jak opowiadać i na jakich przykładach się skupiać, a które tylko sygnalizować. Więc poproszę o zagłosowanie w ankiecie, żebyśmy jeszcze kilka osób. Na razie mam 6 odpowiedzi spośród 8. Super. Widzę, że głównie są z nami nauczyciele i nauczycielki, dzieci z liceum i z klas 4-8, tak? To jest po reformie, to jest
4-8. 1-3 wczesne szkolne, 4-8 reszta. 9 odpowiedzi mam. Jeśli jeszcze ktoś z Państwa nie zagłosował, to bardzo proszę o uzupełnienie. Jeszcze chwilkę poczekam. Nie wiem, czy wszystkim się wyświetla ta ankieta. Mam nadzieję, że tak. O, i jest też ktoś z edukacji wczesnoszkolnej. Super, to będę o tym pamiętać, żeby też zwracać uwagę, kiedy będę Państwu opowiadać o reportażu, jak można go wykorzystać. Jeszcze chyba dwie osoby, tak, bo on tutaj nie pokazuje też pewnie mnie i pozostałych prowadzących, ale to dobrze. To myślę, że mamy taki rozkład, że... O, super, dziękuję bardzo. Mamy taki rozkład, że głównie są z nami dzisiaj nauczyciele i nauczycielki, którzy opiekują się licealistami. Mamy parę osób z podstawówek ze starszych klas i jedną osobę z edukacji wczesnoszkolnej. To już wiem, jak powinnam opowiadać i tutaj teraz ją zamknę i opublikuję Państwu jeszcze jedną ankietę. Nie tą, momencik, bo ona mi... O, to jest to, dwójeczka. Dobra, i poproszę jeszcze szybko, zanim zaczniemy, gdybyście mogli Państwo zaznaczyć, jakich przedmiotów uczycie. To też będzie dla mnie istotne, ponieważ starałam się przygotować przykłady i propozycje pomocy dla każdego tematu. Nie ma już wokół, naprawdę, o rety. Przepraszam, to co teraz jest zamiast wiedzy o kulturze? Jest coś w ogóle? Plastyka, muzyka, filozofia. No to nawet ładnie. O, super, dziękuję tutaj za tą wiadomość od pani Małgorzaty. Do wyboru plastyka, muzyka, filozofia. No szkoda. Jeżeli tylko jeden przedmiot można wybrać. Jeszcze chwilkę poczekam, jak ktoś nie zagłosował. To poproszę. Ale widzę, że głównie mamy nauczycieli języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie. Rozumiem, że tego bloku plastyka, muzyka, filozofia. O, wiedza o filmie. To zazdroszczę takiego przedmiotu. Jak ja chodziłam do szkoły, to nie było takiego. Edukacja medialna. Super. Byłam ciekawa, czy będą z nami jacyś nauczyciele geografii albo biologii, bo to też są przedmioty, na których można wykorzystać reportaże multimedialne. Co Państwu pokażę, będziecie mogli kolegom i koleżankom też podsunąć, ale w takim razie głównie skupimy się na takich humanistycznych zajęciach. Dobra, super. I teraz w takim razie przejdę do prezentacji. Dziękuję za wypełnienie ankiety. I kiedy szukałam rysunku, który mogłabym Państwu pokazać na początek, chciałam znaleźć taką grafikę albo taki rysunek, który pokazałby pierwszych ludzi przy ognisku, którzy opowiadają sobie historię i zebrali się przy ognisku, żeby porozmawiać wieczorem. I kiedy zaczęłam szukać takiego rysunku, okazało się, że w sieci jest więcej obrazków z Minecrafta, czyli z takiej popularnej gry komputerowej, którą teraz dzieciaki uwielbiają. I w tej grze, w której można tworzyć świat, zbudować sobie dom i zgromadzić różne przedmioty,
Można też rozpalić ognisko. Jak się okazuje, dzieciaki robią to samo, co robimy od zawsze, czyli tak jak na tym zdjęciu tutaj widzicie Państwo, po prostu rozpalają ognisko i bohaterów gry zapraszają do tego, żeby przy nim usiedli i opowiadali sobie historię. I o to właściwie chodzi w reportażu. Pierwszy reportaż polski, napisany w języku polskim, to jest Pielgrzymka do Jasnej Góry. Nie wiem, czy ktoś z Państwa o nim słyszał albo go czytał i wie, kto jest autorem. To dla mnie kiedyś o tym dowiedziałam, było zaskoczeniem, bo to jest reportaż Reymonta. Tekst Reymonta właściwie, który został już po czasie uznany za pierwszy reportaż. I on opowiada o tym, jak Władysław Reymont poszedł na pielgrzymkę do Jasnej Góry. I tutaj pokazuję Państwu sam początek tego reportażu. Mam nadzieję, że dobrze widać, że możecie przeczytać. Właściwie to jest niesamowite, fantastyczne, bo on w tych kilku pierwszych zdaniach wyłuszcza nam sens tej pracy, którą dzisiaj wykonujemy i ten sens, który się nie zmienił, bo opisuje, gdzie jest, jak wygląda cała scenografia naokoło niego, jak wyglądają ludzie. I parę linijek po rozpoczęciu tego tekstu umieszcza takie zdanie. I gdy tak stoję, przystępuje do mnie jakiś chłop w szarej sukmanie z różańcem na szyi i twarzą kwadratową. Pan także idą? Pyta. Idę, idziemy razem. To niby z nami? I to zaproszenie, a jednocześnie zdziwienie, pan idzie z nami, no idę, idziemy razem, jest sensem pracy reportera. I kiedy ktoś pyta się, czym właściwie jest reportaż i kiedy szukamy sobie takiej definicji słownikowej, no to oczywiście dowiadujemy się, że to jest gatunek publicystyczno-literacki, że musi przedstawiać rzeczywiste zdarzenia, okoliczności, że autor reportażu opowiada o czymś, co przeżył sam, albo co zna z przebiegu, czego przebieg zna z relacji świadków, albo dokumentów, albo innych źródeł. Ale tak naprawdę o wiele łatwiej jest mówić o reportażu i wykorzystać go w takiej pracy jak Państwa w nauczaniu, kiedy odwrócimy sobie ten porządek i zastanowimy się, kto jest czytelnikiem reportażu i dlaczego chce czytać reportaż. I wtedy, kiedy będziemy sobie odpowiadać na te pytania, pewnie powiemy, że czytamy, żeby poznać nieznane miejsca, innych ludzi, wydarzenia, których nie mogliśmy przeżyć, żeby się dowiedzieć, jak coś się wydarzyło i dlaczego, żeby zrozumieć różne mechanizmy, które rządzą światem, żeby poczuć emocje, współodczuwać emocje, to właściwie, tak myślę, mam nadzieję, że o to samo chodzi w szkole i na lekcji. Kiedy chcemy czegoś nauczyć młodzież. I dlatego reportaż ma znacznie większy potencjał, niż się wydaje na pierwszy rzut oka, jeżeli chodzi o prowadzenie zajęć, o pomoc w zajęciach, bo ma też kinetyczną zaletę, potrafi się adaptować. I tutaj chciałabym Państwu pokazać teraz trzech reporterów podróżniczych. Jacek Hugo Bader to jest dziennikarz Gazety Wyborczej, który jeździ po Azji, jest specjalistą od Azji, od Rosji, przejechał kraje Azji samochodem na rowerze wiele razy, spędził tam kilka lat, przygotował wiele, wiele materiałów, napisał kilka książek na ten temat. Martyna Wojciechowska, która pewnie nas wszystkich łączy i prawdopodobnie wszyscy o niej słyszeliśmy i widzieliśmy ją w telewizji, albo w reklamie, albo w jakimś kolorowym magazynie. I taki pan, który się nazywa Jack Morris. Ja o Jacku Morrisie do wczoraj jeszcze nie słyszałam, nie wiedziałam, że istnieje, ale pokazuję go Państwu dlatego, że te liczby, które są zapisane pod spodem, to jest zasięg.
tego, co ci trzej różni reporterzy, no, w przypadku Jacka influencerzy, tego, co oni tworzą. Książki Jacka Hugo Badera sprzedają się i to jest dość dobry wynik, jak na książki podróżnicze, w 100 tysiącach egzemplarzy, tak plus minus. Programy Martyny Wojciechowskiej, Kobieta na krańcu świata, oglądają się na poziomie 1,35 miliona osób ogląda taką oglądalność. A natomiast Jack Morris, którego kanałem jest Instagram, ma ponad 2,5 miliona obserwujących. I udostępnia tam właśnie na przykład takie zdjęcia, jak tutaj Państwu pokazałam. Podróżuje po całym świecie, płacą mu ogromne pieniądze za to, żeby jeździł w różne miejsca i je pokazywał. I pewnie gdybyśmy spróbowali porównać Jacka Hugo Badera i tego Instagramera, to musielibyśmy powiedzieć o różnicy w jakości z pewnością, bo porównywalibyśmy wyzbieraną literacką opowieść i po prostu ładne zdjęcia. Ale Jacek Hugo Bader niedawno też założył sobie Facebooka i Instagrama, a to świadczy o tym, że jak każdy reporter z dobrym okiem, że Jacek Hugo Bader zauważył, gdzie przeniosła się uwaga młodych i gdzie może do nich dotrzeć, w jaki sposób. Więc myślę, że to świadczy o tym, że mimo że zmieniają się sposoby komunikacji, to jako ludzie nie pozbywamy się ciekawości. I wirale, czyli te najbardziej popularne filmy w sieci, mają po miliony odsłon. Nie tylko dlatego, że się nudzimy, ale taką mam nadzieję przede wszystkim dlatego, że wciąż mamy głód opowieści. Więc skoro mieliśmy w gazetach reportaże w odcinkach i skoro drukowaliśmy fotoreportaże, to czy tak bardzo różnimy się od tych szpiców podróżników na Instagramie? Czy zawsze będziemy się różnić? Pewnie się przekonamy w najbliższym czasie, ale na pewno najnowsze technologie i nowe kanały i miejsca, gdzie siedzą teraz dzieciaki, są warte obserwowania i wykorzystywania także. I teraz chciałabym Państwu pokazywać, jeżeli macie jakieś pytania, to proszę piszcie, bo ja tak opowiadam, a jeżeli chcecie coś zapytać, to piszcie proszę na czacie. Chciałam zacząć od reportaży multimedialnych, które mówią o historii, które mogą się pytać na lekcji historii czy języka polskiego, o takich wehikułach czasu. Udostępnię teraz Państwu mój ekran. I powinniście teraz zobaczyć znowu ten tunel, który było widać wcześniej. Mam nadzieję, że go widać. Widać, super, dzięki. Więc zaczniemy od reportaży, mam nadzieję, że dźwięk mi chodzi, od reportaży, które mówią o historii. To właściwie jest tak, że jeżeli chodzi o historię Polski, to znaczna część najważniejszych wydarzeń w jakiś sposób została przez reporterów opisana. To nie zawsze są reportaże multimedialne, ale często to są filmy dokumentalne, zbiory archiwalnych fotografii, zredagowane dzienniki czy pamiętniki, rozmowy z świadkami historii. To wszystko do kupy się składa na multimedialny reportaż, ale nie chciałabym też, żebyście Państwo się zniechęcali, jeżeli nie znajdziecie kompletnego dzieła, bo można też wykorzystać poszczególne fragmenty takich zbiorów. I tutaj mamy Powstanie Warszawskie, to jest reportaż przygotowany przez dziennikarzy Gazety Wyborczej w Warszawie. On poza tym, że oczywiście opowiada historię wybuchu powstania i jego przebiegu,
to ma też różne multimedia. Na przykład można posłuchać piosenki Młynarskiego. Bronią się chłopcy spod parasola, a na tygrysy mają popisy. I myślę, że kiedy się opowiada dzieciakom o powstaniu, to to puszczenie im piosenki nagranej przy okazji powstania, to jest po prostu zupełnie inny poziom przejęcia uwagi. Jest tutaj też mapa, która pokazuje po kolei wydarzenia dzień po dniu, co działo się przez całe powstanie. Można sobie przeklikać albo po kolei, albo wybrać konkretny dzień, jeżeli akurat na lekcji opowiadamy o konkretnym wydarzeniu. Są tutaj też archiwalne dokumenty, takie, na które często nie ma miejsca w podręczniku do historii, a zupełnie zmieniają sposób odbioru tematu, tak jak zresztą i reportaż, który ma swoją siłę w tym, że jest bliżej i wykorzystuje szczegóły i pokazuje coś najbliżej, najbardziej wiarygodnie, jak to jest możliwe, najbardziej realny sposób. To jest ciekawe słowo, mówiąc o multimedialnych reportażach, ale one wydaje mi się, że właśnie na to pozwalają. Jest tutaj też więcej zdjęć, są takie urządzenia, które pozwalają obejrzeć bohaterkę powstania, która jest tutaj wklejona do starego archiwalnego zdjęcia. Są modele broni pokazane i opisane. I są też opisani oczywiście bohaterowie, no tutaj dalej siły niemieckie. Właściwie w tym reportażu jest zebrany fragment dokumentu wideo o tłumieniu powstania. Są zebrane wszystkie rodzaje różnych materiałów, które razem tworzą taki wehikuł czasu i taką interaktywną przestrzeń, która pozwala lepiej zrozumieć ten temat. Ale to nie jest jedyny reportaż o powstaniu. Na stronie Warsaw Rising jest troszkę inny sposób pokazania tej historii. Tutaj mamy taki pociąg na osi czasu, który opowiada, też łączę tu dźwięk, też opowiada o powstaniu i też oferuje taki spacer po przedwojennej Warszawie. Można wybrać sobie na mapie konkretne miejsce i zobaczycie na zdjęciu. Jest tutaj ludność Warszawy pokazana na takiej bardzo eleganckiej grafice, ładnej. Też zdjęcia, teksty, filmy. Myślę, że takie pokazanie takich reportaży teraz, kiedy nie możemy, tutaj jeszcze kolejny z Polski Times, tylko trochę ściszę, pokazanie takiego reportażu, wyłączyłam mu dźwięk, jest trochę czymś takim, jak kiedyś było dla dzieciaków, był dla dzieciaków moment, kiedy nauczyciel wyprowadzał na środek klasy stojak z telewizorem i z wideo i cała klasa się cieszyła, że dzisiaj obejrzymy film. Więc to jest trochę coś podobnego. Tutaj mamy taki reportaż, który pokazuje te same miejsca na starych zdjęciach i na współczesnych, związane z różnymi wydarzeniami
z drogi Polski do niepodległości. One są też opisane. I to jest w ogóle też ciekawe zajęcie dla dzieciaków, żeby we własnym mieście odnalazły, i to właśnie chciałam Państwu pokazać, żeby odnalazły archiwalne fotografie z własnego miasta czy miejscowości. Na takiej stronie fotopolska.eu można wyszukać właściwie większość miejsc w kraju. To jest taki portal, z którego dziennikarze korzystają nieustannie. Dla przykładu, ja jestem z Wrocławia, więc piszę Moc Grunwaldzki we Wrocławiu. Tutaj w bazie jest ponad 500 zdjęć i rycin i pocztówek archiwalnych, więc takie zadania, one są podzielone na lata. Takie zadanie dla dzieciaków, żeby znaleźć archiwalne zdjęcie czy pocztówkę i porównać je z tym, jak teraz wygląda to miejsce, myślę, że może być bardzo fajnym doświadczeniem. Ale nie tylko. Tutaj wrócę na chwilę do tego formatu, bo chciałam Wam też pokazać to dla osób, to w tęsknocie za wiedzą o kulturze i plastyką, bo nie tylko wydarzenia historyczne są. Nie wiem tylko, dlaczego mi się tutaj to tak powoli ładuje. O! Nie tylko wydarzenia historyczne są, mogą być w taki ciekawy sposób pokazane, ale same obrazy, które przedstawiają te wydarzenia. Tutaj mamy Bitwę pod Grunwaldem. To jest film na YouTubie, zanimowany w taki sposób trójwymiarowy. Tam w tle jest też opowieść pracowników Muzeum Narodowego. Ja ją teraz wyciszyłam, żeby nam nie przeszkadzała, ale no to jest tak blisko obrazu i z takimi detalami trudno być, nawet kiedy jest się w muzeum i kiedy się ogląda to dzieło na żywo. Więc warto szukać. I przed lekcją sobie, jeżeli na to pozwala czas, wpisać na YouTubie albo po prostu w Google temat zajęć i zastanowić się, bo jest naprawdę duża szansa, że czy wydarzenie historyczne, czy obraz, czy sam bohater, o którym chcemy opowiadać, że on się gdzieś pojawia w jakichś multimediach. Wrócę tutaj jeszcze. Patrzę, tak, jeszcze chciałam pokazać dwie rzeczy, jeżeli chodzi o te przedmioty humanistyczne. Więc udostępniam ponownie ekran i wracam tutaj. Same miasta i to też i dla historyków, i dla osób, które prowadzą godzinę wychowawczą i chcą opowiedzieć o historii miejsca. Same miasta też mają swoje reportaże multimedialne. Ja tutaj mam dwa przykłady z Katowic. Jeden, który mówi o Muzeum Śląskim i opowiada przez historię tego miejsca też opowieść zmieniających się Katowic i tego, co tam się działo. Tutaj można, to jest taki reportaż, w którym tutaj są rozdziały, można wybrać rozdział i później sobie każdy z nich czytać. Tutaj też są zdjęcia, filmy, nagrania, mapy. To tylko trzeba mieć chwilę czasu i posiedzieć i przejrzeć po prostu wszystko. Ciekawą rzecz też znalazłam, szukając multimediów, które dotyczą miast. Miastograf, cyfrowe archiwum Łodzi. To jest taki projekt, który kolekcjonuje opowieści, archiwalne zdjęcia. Można obejrzeć fotografie z czasów wyburzeń, stare pocztówki.
Są tu wspomnienia ludzkiej inteligencji, ale też opowieści po prostu różnych mieszkańców, którzy wspominają, opowiadają swoje historie. Więc wydarzenia historyczne, tak, obrazy czy bohaterowie jak najbardziej, miasta, same miejsca i archiwalne fotografie, to jest naprawdę kopalnia. Tu te archiwa są przepotężne i warto z nich korzystać. Ale też tutaj chciałam Państwu pokazać, że coś, co wydaje nam się właściwie przeciwieństwem reportażu multimedialnego, może być takim multimedialnym rozszerzeniem zajęć. I na przykład my we Wrocławiu przygotowaliśmy skany archiwalnych numerów Wrocławskiej Gazety Wyborczej z czasów powodzi tysiąclecia. I o ile na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że to nie ma z reportażem multimedialnym nic wspólnego, to dzisiaj, kiedy się ogląda takie relacje, taki zapis, on zdecydowanie poszerza odbiór tematu. I poza tym, że mamy teksty na ten temat, to doświadczenie faktyczne takiej skan fizycznej gazety jest na pewno ciekawe. Tak samo na YouTubie można znaleźć filmy z telewizji dolnośląskiej z powodzi, archiwalne. Więc nawet jeżeli nie uda się Państwu znaleźć konkretnego reportażu multimedialnego na jakiś temat, to warto przejrzeć archiwa i po prostu poszukać tego, na przykład kalendarium Wielkiej Powodzi, też można u nas znaleźć z fotografiami. I poszukać tego samemu i wybrać te elementy, które Państwu najbardziej się przydadzą. Przełączę się teraz na prezentację, na ciąg dalszy. Aha, muszę tutaj zatrzymać udostępnianie. O, tutaj trzeci przykład z Katowic, już to, o, historia ulicy Korfantego. Właśnie, to jest doskonała rzecz i pozwala po prostu dzieciakom już z animacją, super. To będę sobie musiała obejrzeć, jak skończymy rozmowę. Ale to są właśnie takie rzeczy, które pozwalają dzieciakom coś więcej. Czy ja już tutaj wyłączyłam udostępnianie? Chyba tak. Tak, dobra. Które pozwalają dzieciakom poznać historię troszkę inaczej niż z podręcznika. I myślę, że nigdy nie było to tak łatwe jak dzisiaj, bo nie trzeba wychodzić do archiwum i w ogóle składać prośby o to, żeby dostać mieć dostęp w archiwum. Nie trzeba szukać w bibliotece starych roczników ani gazet. Coraz więcej zbiorów jest digitalizowanych. Tak jak pokazałam Wam, dziennikarze tworzą historyczne reportaże multimedialne naprawdę jeden za drugim, a kiedy ich nie ma, to wtedy znalezienie takich materiałów jest naprawdę proste, a bardzo uatrakcyjnia lekcje i pozwala skupić uwagę dzieciaków na czymś więcej. Teraz miałam nadzieję, że będę miała tutaj jakichś geografów albo biologów i specjalnie poświęciłam trochę czasu, żeby poszukać materiałów, które przydałyby się też im na lekcjach. Co to jest oczywiście trochę trudniejsze, bo te historyczne rzeczy, ich jest mnóstwo, ale myślę, że też szybciutko Państwu pokażę, bo chociaż być może na pewno przyroda najlepiej się poznaje na żywo, ale niektórych rzeczy nie doświadczymy nigdy. Nie wejdziemy między lwy, prawdopodobnie nie zanurkujemy wzdłuż rafy koralowej, nie będziemy oglądać rodziny goryli w ich naturalnym środowisku, więc tutaj ta wirtualna rzeczywistość i reportaż umożliwia po prostu przyjrzenie się z bliska temu, co zwykle jest dla nas niedostępne. Udostępnię
O, super, interesujące. Okej, to w takim razie pokazuję dalej, bo są też takie rzeczy, które na przykład w edukacji wczesnoszkolnej przydadzą się, myślę, że każdemu nauczycielowi. Więc udostępnię jeszcze raz ekran i pokażę Państwu tym razem trochę biologii i geografii i jak takich rzeczy szukać. To jest, może zacznę, udostępniłam ekran, ale może zacznę, ja cały czas zapominam, że tutaj mamy YouTube'a i że ja mogę Państwu od razu odpalić YouTube'a w programie. Więc odpalę od razu, o, lwy. I powinno być tak, że będziecie u siebie słyszeć dźwięk z tego nagrania i nie będzie się dublował ze mną. O, godziny wychowawczej i tydzień edukacji globalnej. Super. It is not often a mother has to lead her cub away from the pride. Na YouTubie. But it happens. Szukając, ach, a tutaj nie działa. This is Gibson, who has already lost a brother. To ja muszę wyjść. To przepraszam. His mother, knowing what might happen if they return, is always on the lookout. There's a proszę spróbować, czy Państwo mogą przytrzymać myszką ekran i tak przesunąć to wideo, żeby się rozejrzeć. There's a threat out there. Nie potrafię tego inaczej wytłumaczyć. O, widzę, że teraz zaczęło coś dziać. To ja może... Okej, nie, dobra. To ja w takim razie to stopuję i przełączę się na udostępnianie... Okej, dziękuję. Przełączę się na udostępnianie ekranu i pokażę to po prostu. Mam załadowane te filmy też u siebie, więc nie ma problemu. Dobra, jesteśmy. I teraz powinno być widać, z tym, że to będzie bez dźwięku, żeby było mnie słychać. Więc można na YouTubie znaleźć mnóstwo przyrodniczych filmów, nagrań, które się jednak tym różnią od... Tutaj powiększę. O. Które się tym różnią od zwykłych dokumentów, że są nagrane w 360 stopniach. I można myszką złapać ekran i się obrócić i właściwie poczuć się, jakby siedziało się na sawannie naokoło stada lwic. Można wybrać, którą będziemy oglądać, można obejrzeć cały filmik z punktu widzenia jednej lwicy, a później obrócić się i obejrzeć jeszcze raz z punktu widzenia innej lwicy. Ja się tutaj troszkę zagubiłam teraz w krzakach. Gdzieś te lwy się, o, tu jest, pochowały. I to jest takie narzędzie, do którego nie trzeba mieć poza komputerem i dostępem do internetu żadnych gogli, żadnej komórki ze specjalnymi funkcjami, to normalnie wchodzi też na laptopie. Jeżeli dzieci sobie otworzą to na komórce, to wtedy, kiedy będą się odwracać, trzymając telefon, to wtedy też będą obracać kamerę. Więc to jest fajna opcja, ale nie jest niezbędna. O, tu jest lwiątka jakieś fajne. Można tak obejrzeć lwy, można tak obejrzeć też rafę koralową, o której wspomniałam wcześniej. I chociaż to jest prosty trik, prosta sztuczka, to robi robotę. Kiedy pierwszy raz oglądałam takie filmiki, to naprawdę byłam zachwycona, bo taka możliwość wyboru miejsca, z którego obserwuję to, co się dzieje, jest niesamowita. I naprawdę może zaciekawić dzieciaki. Więc to są takie dwa przykłady tego. To się bardzo łatwo wyszukuje, wystarczy wpisać dowolne hasło i dodać 360 na YouTubie. Tak jak tutaj widzicie na dole. National Geographic ma dużo takich filmików i dobrej jakości, i więc mogę je spokojnie, spokojnym sercem polecić. No tutaj się trochę zagubiłam pod wodą. Gdzieś mi się zapodział, o, jest tu nurek.
Więc jest to na pewno rozszerzenie w jakiś sposób takiego typowego dokumentu filmowego. A jeśli w szkole, to już kiedy wrócimy do szkół, jeśli w szkole jest na przykład Google Cardbox, czyli takie tekturowe okulary do wirtualnej rzeczywistości, do których można załadować komórkę, albo jeżeli na przykład klasa się zrzuci, żeby je kupić, one są niedrogie, kosztują 50 zł chyba w tej chwili, to można pójść krok dalej. I ja tutaj, to jest w tej chwili wersja komputerowa, ale na takiej stronie, która się nazywa Weavin, tutaj mają Państwo nazwę, są z kolei nagrania, które po wybraniu opcji ładują się tak jakby na okulary do trójwymiaru, na komórkę, która jest w tych kartonowych goglach, i można wtedy obejrzeć w goglach w trójwymiarze, obracając się, i wtedy to jest kompletnie interaktywne. I wtedy już faktycznie bardziej wirtualnie nie da się przenieść w żadne miejsce. I na tej stronie jest wiele takich filmików, dokumentów, tylko że tutaj są w języku angielskim niestety. Więc to albo z komentarzem nauczyciela warto robić, albo dla starszych dzieci, które już nie mają problemu z językiem angielskim. Ale nie tylko filmiki, także takie klasyczne reportaże multimedialne można znaleźć na tematy około przyrodnicze, geograficzne i biologiczne. Tu jest akurat taki przykład przygotowany przez dziennikarzy Onetu o suszy. I on jest bardzo rozbudowany. Oni to zrobili we współpracy z Greenpeace i Fundacją Polsko-Niemiecką. Więc to jest dość merytorycznie dobrze przygotowane i sprawdzone. Tutaj, o, miasta bez wody, weszliśmy. Tutaj są mapy, opisy tego, jak przyszła susza, filmiki, jak wyglądają te miejsca i jak one się zmieniają, opowieści ich mieszkańców. Naprawdę ogrom materiału, który można wykorzystać na niejednej lekcji, która zahacza o ekologię. Tutaj można wybrać sobie konkretne zagadnienie. Na przykład tylko problem z węglem jest omówiony i to też się przydaje o źródłach alternatywnych, więc naprawdę ten reportaż to jest kopalnia takich ekologicznych materiałów, które się przydadzą na pewno na wielu lekcjach, ale ponownie nie zawsze jest tak, że uda nam się znaleźć gotowy reportaż multimedialny i nie ma się wtedy co poddawać. Nie wiem, czy Państwo znają taką stronę jak Głosy Ptaków. Mi o niej powiedział inny reporter, który zajmuje się pisaniem o zwierzętach, i okazuje się, że mamy stronę, na której znaczna większość ptaków, które żyją w Polsce, jest nagranych i można ich posłuchać. I bardzo, bardzo żałuję, że kiedy sama miałam przyrodę, to po prostu nie słuchaliśmy pójdźki na przykład. Co więcej, możemy posłuchać, jak brzmi pójdźka, kiedy się boi. I cała masa innych ptaków jest tutaj dostępna. Naprawdę prześwietna strona, bardzo prosta, ale właściwie tak podręczna, że kiedy mówimy na przyrodzie czy na innej lekcji o jakichś gatunkach ptaków, to można sobie od razu włączyć i natychmiast puścić. Kolejna rzecz, którą chciałam Państwu pokazać, to jest interaktywna mapa nieba. To są takie strony, które znalazłam myśląc o nauczycielach przedmiotów ścisłych, ale mam nadzieję, że dla Państwa też są ciekawe i też może się przydadzą.
To jest mapa nieba, która dopasowuje się do miejsca, z którego ją oglądamy. Czyli jeżeli bym była teraz we Wrocławiu, to by była to cały ten nieboskłon byłby dopasowany do tego, w jaki sposób w tej chwili widać go z Wrocławia. Gdybym była nad morzem, to dopasowałby się do tego, co nad morzem, czyli pewnie niektóre gwiazdy byłyby wyżej, inne niżej. I można tutaj, wpisując nazwę ciała niebieskiego, na przykład Księżyca, się do niego trochę zbliżyć. Tutaj jest opis, on jest niestety po angielsku, ale też jest dość domyślny, dość intuicyjny. I można do tego Księżyca podejść trochę bliżej i się mu przyjrzeć. Więc kiedy opowiadamy dzieciakom o planetach Układu Słonecznego, to można im za pomocą tego programu pokazać też, teraz akurat Wenus, zaraz zobaczymy, tak, ona jest po przeciwnej stronie, teraz jej nie ma na naszym niebie, ale jakby była, to wtedy pokazałaby się tutaj nad widnokręgiem, prawda? A teraz jest tutaj po tej stronie, gdzie Słońce, ale i tak możemy się do niej zbliżyć. I tak możemy ją pokazać z bliska i zaczęła mi uciekać teraz. I podobnie z pozostałymi planetami. Można tutaj wyszukiwać też komety i właściwie wszystkie ciała niebieskie. To jest darmowa strona i pozwala po prostu rozglądać się po niebie, nawet kiedy mamy chmury za oknem. Bardzo fajne. I zobaczę tylko, czy jakiś mamy... Nie mam. O, tak. O, cieszę się, że się podoba. Interstellar, dokładnie. Świetne jest to narzędzie. Ono jest też dostępne na komórki. Ja go na komórce jeszcze nie używałam, ale ostatnio siedziałam dobre kilkadziesiąt minut i sobie po prostu oglądałam niebo i galaktyki różne. O, Plejady na przykład. Ale nie tylko niebo. Bo kiedy zastanawiałam się, jak mógłby na przykład nauczyciel czy nauczycielka geografii albo historii, albo wiedzy o kulturze jeszcze wzbogacić takie zajęcia, które prowadzi przez internet, to przyszła mi do głowy najprostsza z rzeczy, czyli mapy Google. Nie wiem, czy ktoś z Państwa kiedyś korzystał z map na lekcjach, ale okazuje się, że to jest fantastyczna rzecz. I na przykład tutaj wyszukałam sobie kilka przykładów. Mówimy o Koloseum i poza tym, że oczywiście możemy pokazać uczniom, jak wygląda w tej chwili Rzym i jak to Koloseum zostało obudowane kolejnymi budynkami, to możemy też sobie obejrzeć je z bliska. I Google, tutaj kiedy wejdziemy właśnie w Street View, też ma takie zdjęcia sferyczne w 360, które pozwalają rozejrzeć się dookoła. Można zobaczyć, co jest naprzeciw, że tutaj wcale nie ma jakiejś pustyni, tylko naokoło są inne budynki. Można wybierać tutaj z tych... O, jest też fotografia z wnętrza. Można je wybierać i pokazywać uczniom różne perspektywy, znacznie więcej niż znajdą w podręczniku. Właściwie jak się poświęci tutaj chwilę, to jest też w nocy, jest inna perspektywa tutaj z trybun. Tylko spacerować wirtualnie i zwiedzać. I tak samo jest z Pałacem Wersalskim. Tutaj też można pokazać po pierwsze ten przedziwny geometryczny układ ogrodów, który świetnie widać na takiej mapie, ale tak samo tutaj klikając na mapach, na zdjęcie, można obejrzeć wnętrza, trzeba tylko sobie wybrać jakieś może lepszej jakości, o. Można obejrzeć wnętrza w Wersalu na takich
fotografiach 360, które pozwalają na to, żeby się rozglądać. No wtedy to jeszcze tam był tłum, teraz pustki pewnie. A nawet Antarktyda i miejsce lęgowe pingwinów Adeli jest na... Tutaj zobaczymy zdjęcie sferyczne, jest dostępne w Google. Więc naprawdę, ogranicza nas tylko wyobraźnia i co nam przyjdzie do głowy, to warte jest sprawdzenia, bo być może możemy tam zaprosić uczniów, żeby rozejrzeli się dookoła i zobaczyli, jak to wygląda. Teraz tu wrócę do Państwa. I wrócę też do prezentacji. Trzeci taki dział tematyczny, który sobie przygotowałam, który przyda się najmocniej chyba na godzinach wychowawczych i na takich zajęciach, które mówią o tolerancji i o zrozumieniu. To są takie historie, które opowiadają po prostu o ludziach. I one są najbliżej chyba takiego klasycznego reportażu ze wszystkiego, co wam pokazałam. I tu jest też gra. Więc przełączę się znowu na ekran i otworzę tutaj. Dobra. I jesteśmy. Pierwszy projekt, który chciałam Państwu pokazać, to jest... coś takiego, co działało pod nazwą Żywa Biblioteka. I były organizowane takie spotkania z osobami, które są z jakiegoś powodu trochę inne niż ogół społeczeństwa, z osobami o innej orientacji, innego wyznania, o innym kolorze skóry, niż taka większość, o jakiej możemy mówić w Polsce. I te żywe biblioteki polegały na tym, że po prostu te osoby siadały na krześle, przychodziły, można było do nich przyjść z ulicy i usiąść naprzeciw i zadać każde pytanie. Tak jak wypożyczamy książki, tak samo można było wypożyczyć człowieka. I na tych spotkaniach, poza tym, że były na przykład osoby orientacji homoseksualnej, były osoby o czarnym kolorze skóry, były osoby z niepełnosprawnościami, ale była też zakonnica na przykład. Czyli tak jak mamy półkę ciekawych książek, tak mieliśmy półkę ciekawych ludzi. I ten projekt można teraz znaleźć w sieci, projekt wzorowany na żywej bibliotece, i on się nazywa Opowiedz się. Tutaj, aha, teraz Państwu nie pokażę. Tutaj opowiedz się, bo ja go odpaliłam na YouTubie, ale dostęp jest przez taką stronę internetową i tutaj jest po prostu zespół różnych osób, które opowiadają swoje historie. Na przykład jest, i wszystkie te filmy mają też transkrypcje dla niesłyszących, więc one są świetnie przygotowane tak technicznie. I to jest na przykład... W podstawówce, jak jakiś kolega z mojej klasy przezywał mnie Żydówa, to jak poszłam do mojej nauczycielki, powiedziałam, że no tak nie może być, jak ktoś przezywa Żydówa, bo to nie jest złe słowo. Jestem Hania, wychowałam się w Warszawie, mieszkam w Warszawie i teraz pracuję jako copywriter w agencji reklamowej, wymyślam reklamy. Dowiedziałam się, że jestem Żydówką, jak miałam 16 lat. To są takie opowieści, które kiedy będziecie Państwo mieli temat lekcji o tolerancji, one są niezwykle przydatne i są z taką dużą wrażliwością i czułością przedstawione. I pokazanie konkretnej osoby, która opowiada o swoim doświadczeniu, na pewno będzie cenne w połączeniu z całą resztą lekcji, więc to jest projekt, który polecam. Ale
nie tylko nagrania takie dokumentalne można znaleźć. Reportaż, to jest reportaż, to co teraz pokażę, który uwielbiam. On jest niestety w języku angielskim, ale to jest dość prosty angielski, więc myślę, że uczniowie w liceum już bez problemu wszystko zrozumieją. To jest reportaż, który powstał na podstawie doświadczeń Johna Halla, który stracił wzrok w 1983 roku i zaczął nagrywać, czy ja tu mam połączenie internetowe, bo coś mam. Jeszcze sobie odświeżę raz. Zaczął nagrywać swoje życie za pomocą takich audiopamiętników. I na podstawie tych dźwiękowych dzienników i na podstawie rozmów z nim graficy i programiści i reporterzy przygotowali reportaż, który nazywa się Notatki z bycia niewidomym, z niewidomości. I to jest dostępne na laptopie do obejrzenia, ale można też uruchomić to w wirtualnej rzeczywistości albo na goglach, albo na komórce, którą można sobie włożyć do tych kartonowych gogli. I wtedy można się obracać dookoła i rozglądać. Puszczę tutaj Państwu kawałek, bo to jest naprawdę piękna rzecz i bardzo wzruszająca. Tylko chciałabym, żeby mi się trochę więcej załadowało. Tu jest wstęp, a pokażę Państwu fragment ze środka, ponieważ oni się zastanawiali, jak pokazać wizualnie to, że ktoś nie widzi. I nagrali właściwie ciemność. O, tu będzie już kawałek. Nagrali właściwie ciemność z takim ledwo widocznym odbiciem jak z echolokacji przedmiotów, które i drzew, ludzi i ławek i tak dalej, które są naokoło. I bardzo istotne są tutaj dźwięki, więc puszczę Państwu fragment i sami zobaczycie. Jesteśmy w parku. Słychać szum drzew. On tutaj opisuje. Many different kinds of footsteps. Women, high-heeled shoes. Mam wrażenie, że troszkę przerywa ten dźwięk, więc jeżeli u Państwa to nie było zbyt wyraźne, to wina połączenia u mnie prawdopodobnie. Ale jest to takie doświadczenie, które faktycznie, kiedy oglądamy je w goglach do wirtualnej rzeczywistości, to tworzy iluzję bycia osobą niewidomą. I połączenie dźwięków nagranych w bardzo wysokiej jakości razem z tymi wizualnymi echami ludzi, którzy chodzą po parku, daje niesamowite wrażenie. Myślę, że to jest taka rzecz, jak pokazywałam ją uczniom, to tutaj im się bardzo podobało. Więc to jest na pewno też warte uwagi, jeżeli mówi się o osobach z niepełnosprawnościami. I sprawdzę tylko tutaj, czy coś się pojawiło na czacie. Nie. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałam Państwu pokazać, to jest gra, reportaż gra, bo obiecałam, że taką znajdę.
Nie jest to tak łatwe jak reportaże multimedialne, nie jest też jeszcze tak popularne, ale warto też takie projekty śledzić, z tym, że to już jest coś, co polecałabym dla starszych nastolatków, dla licealistów na pewno nie wcześniej, bo to jest doświadczenie chłopaka 21-letniego Syryjczyka, który wyrusza w podróż do Turcji, żeby odnaleźć swojego brata i jest świadkiem, a jednocześnie uczestnikiem zdarzeń z jednej strony w Syrii, o których mu raportuje rodzina przez telefon, a z drugiej strony zderza się w Turcji z tym tureckim światem i próbuje odnaleźć brata. Pokażę Państwu tutaj fragment, ponieważ to jest taka gra umieszczona w filmie i dostajemy tylko tutaj, o, mamy swój telefon i tutaj on wpisuje miejsce, gdzie ostatnio był widoczny jego brat, gdzie musi dojść. Dowiaduje się, że to jest 10 godzin marszu. Mamy tutaj taki fragment, on idzie. Znalazł faceta z motorem. Pierwszym zadaniem w tej grze to jest decyzja, którą trzeba podjąć, czy idziemy na piechotę przez 10 godzin, czy prosimy, żeby nas podwiózł ten mężczyzna za jakieś pieniądze ostatnie, które mamy ze sobą. I tak to wygląda. To bardzo fajne jest to, że tutaj się pojawia ten telefon, cały czas on wraca, to też jest takie, myślę, że zajmujące i dla dzieciaków realistyczne po prostu, bo on pisze SMS z mamą, ona tutaj właśnie mu opowiada o tym, że w Syrii ostatniej nocy znowu zaczęły się bombardowania, on z nią rozmawia i to prowadzi do kolejnej decyzji, którą trzeba będzie podjąć. I to jest taka gra, która została przygotowana właśnie w oparciu o różne relacje reporterskie i o materiał zebrany tam na miejscu i o relacje po prostu osób, które podobną drogę przeszły. I takich, tutaj się pojawia kolejne pytanie, gdzie będziesz szukał pracy? I za każdym razem podejmujemy tę decyzję i po prostu rozwija się ten reportaż dalej. I takie rzeczy dotyczące uchodźców pojawiają się w sieci, można je znaleźć. Akurat wybrałam ten, bo on jest taki dość współczesny w narzędziach, których używa po prostu ten bohater, on też jest dość młody, więc... Ale są też takie gry reporterskie, bo chyba tak to trzeba nazwać, w których tylko mam wątpliwość, czy już dla dzieci w szkole, ale są takie gry, w których jesteśmy na łodzi, na pontonie i podejmujemy naprawdę skrajnie trudne decyzje, które dotyczą tego, co ze sobą zabrać, co wyrzucić, kogo zostawić po drodze. I to są po prostu takie bardzo, bardzo przejmujące opowieści. Wrócę do Państwa tutaj. Ten telefon odbiera zarzuty o telefony uchodźców. No cóż, ja byłam kiedyś w obozie dla uchodźców i dowiedziałam się, że to nie możemy, to nie jest tak, tutaj tylko zatrzymam udostępnianie, że... Nie należy się spodziewać, że to są biedni ludzie, to są normalni ludzie, tacy jak my. Gdyby u nas wybuchła wojna, to też uciekalibyśmy z telefonami. I właśnie tego się tam dowiedziałam. Tutaj chciałam jeszcze Państwu opowiedzieć, jeżeli macie jakieś pytania, to napiszcie proszę na czacie. A ja chciałam opowiedzieć parę słów o tym, jak reporterskim okiem opowiadać o temacie, nieważne czy to jest temat historyczny, czy z języka polskiego, czy z geografii, z biologii, z wiedzy o społeczeństwie, bo w gruncie rzeczy
to wszystko są opowieści. I najważniejsza rzecz, przepraszam, najważniejsza, najistotniejsze właściwie w takim reporterskim myśleniu o temacie jest skupienie się na bohaterze. My to przerabiamy jako dziennikarze bardzo często, kiedy dostajemy informacje prasowe z różnych biur PR-owych czy komunikaty od policji. One są zwykle tak opowiedziane, że często myślimy sobie, że mamy w rękach z powrotem podręcznik z przedmiotu, który najmniej lubiliśmy, bo w nich nie ma człowieka często. Są wydarzenia, są jakieś daty, są czynności, są efekty i skutki, a myśląc w reporterski sposób o każdym z tych tematów, najważniejszy powinien być jakiś konkretny człowiek czy bohater, który pociągnie tą opowieść. I to jest też odpowiedź na pytanie, dlaczego te dzieciaki cały czas oglądają filmy i seriale i grają w gry na komputerze, bo one się dają porwać bohaterom. I są ciekawi ich historii, tego, co im się dalej przydarzyło. I oczywiście jest to z pewnością znacznie trudniejsze niż zwykła opowieść o lekcji, ale czasem warte zachodu i myślę, że warte wykorzystania w mówieniu o temacie lekcji, żeby dać się po prostu porwać bohaterowi, który przyciągnie uwagę i będzie prowadził uczniów przez cały temat. Na koniec, nie widzę żadnych pytań, więc pokażę Państwu jeszcze jedną rzecz, taką dla dorosłych raczej. I dowód na to, że każdy temat można opowiedzieć w ciekawy sposób i w nudny. Mamy obraz Boscha, Ogród Rozkoszy Ziemskich. I kiedy opowiadamy o nim za pomocą słów z Wikipedii, to gdzieś mniej więcej po trzecim zdaniu zaczynamy ziewać, bo jest to tryptyk niderlandzkiego malarza, wykonany w technice, obecnie znajdujący się. Powstał prawdopodobnie na zamówienie, został zakupiony do gabinetu, od czasu powstania dominuje pogląd i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale chciałam Państwu pokazać, że wcale tak nie musi być i pokazać Państwu moją ulubioną animację, czyli razem z dźwiękiem to zaraz uruchomię, czyli interaktywny Ogród Rozkoszy Ziemskich, który nie dość, że ma swój własny dźwięk, to też to daje się przybliżać. Można go oglądać tu, jak przybliżymy. To słyszymy te kreatury, które wychodzą z wody. Ale jak na przykład przejdziemy na stronę piekielną, to zmieni nam się zaraz muzyka. I możemy też posłuchać konkretnej opowieści o każdym z fragmentów tego obrazu, jak sobie tutaj wybierzemy na przykład diabolicznego ptaka. In hell, the owl again makes its appearance, now acting like a demon from a nightmare. With a pot on its head and jugs for shoes, to sitting on a giant potted chair. Z tym, że to jest oczywiście po angielsku, więc i tu już jest taki język angielski dość wymagający, więc raczej dla Państwa i dla dorosłych niż dla
dzieciaków. Wydaje mi się, że powiedziałam o wszystkim, o czym chciałam powiedzieć, ale być może macie Państwo jakieś pytania albo chcielibyście, żebym o czymś konkretnym opowiedziała więcej niż to zrobiłam. To napiszcie proszę na czacie. Być może macie jakieś konkretne problemy albo pytania, albo prośby o pomoc w myśleniu multimedialnego wsparcia dla konkretnej lekcji. Dostałam tutaj link. Ach, tak, do Bosch, to jest link Boscha, tak. Tak jest. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, a nie chcecie teraz ich zadawać podczas naszej rozmowy, to tutaj jest do mnie adres mailowy i możecie napisać i zapytać, o co zechcecie, a ja obiecuję, że pomogę tak, jak będę mogła. Dobrze, widzę, że nie ma chyba pytań. Już mamy późną porę, środek tygodnia. Ten webinar będzie udostępniony na YouTubie Centrum Edukacji Obywatelskiej, więc będzie można wrócić do tego bezliku stron i materiałów, które pani Anna zaprezentowała. I myślę, że na wielu, wielu lekcjach będzie można z nich korzystać, zwłaszcza teraz, kiedy utrzymanie uwagi uczniów przed ekranami jest na wagę złota i myślę, że wszyscy Państwo się borykają z tym. Więc dziękuję bardzo. Zachęcam do korzystania z naszych materiałów, zachęcam do wykorzystywania reportaży multimedialnych w edukacji i jako materiałów do lekcji, ilustrujących lekcje, czy do zadań, a też do tworzenia własnych, tak jak w programie Rememory, do projektów uczniowskich, które w jakiś sposób angażują też te nowe technologie. Dziękuję Państwu bardzo, dziękuję pani Annie za znakomitą prezentację tych wszystkich narzędzi. Mam nadzieję, że spotkamy się przy kolejnych webinarach Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ja też dziękuję Wam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że w tym chaosie znajdziecie coś dla siebie, a jeśli nie, to najważniejsze, żeby nie przestawać szukać i nawet jeżeli nie ma gotowego rozwiązania czy gotowego reportażu multimedialnego, to na pewno znajdziecie w sieci ogrom materiałów, które możecie wykorzystać sami i umultimedialnić swoje lekcje. Dziękujemy i do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję, do widzenia.